Ropa naftowa dosyć negatywnie rozpoczęła nowy tydzień na rynkach finansowych, pomimo informacji, które wydawałyby się wspierać jej dalsze wzrosty. Przede wszystkim chodzi o informacje płynące z Zatoki Meksykańskiej, gdzie tamtejsze sztormy doprowadziły do zamknięcia produkcji na poziomie 75%. W ostatnich tygodniach produkcja w Zatoce Meksykańskiej osiągnęła poziomy 2 milionów baryłek na dzień, co oznacza, że w tym momencie produkowane jest około tylko pół miliona baryłek. Te informacje powinny doprowadzić nam do tego, że w przyszłych, w kilku najbliższych tygodniach powinniśmy zaobserwować nieco większe spadki zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, więc teoretycznie jest to informacja, która powinna wspierać dalsze wzrosty cenowe. Oczywiście w momencie, kiedy sztormy dotkną również wybrzeża, wtedy możemy mieć do Czynienia z zastojami produkcyjnymi, jeśli chodzi o rafinerię, oraz również z obniżeniem samego popytu na produkty ropopochodne. Niemniej jednak te wszystkie dane, które dotyczą Zatoki Meksykańskiej oraz aktualnej produkcji w Stanach Zjednoczonych, powinny przynajmniej w pewnym stopniu pozytywnie wpływać na cenę ropy naftowej. Dodatkowo pojawiają się również całkiem dobre informacje płynące z Chin. W tamtym e, kraju mamy wciąż bardzo wysoki import. Tak naprawdę za maj mamy najwyższy import w historii, e, i sezonowość wskazuje na to, że import w dalszym ciągu Powinien rosnąć w najbliższych kwartałach. Chiny udzieliły również dodatkowych kwot produkcyjnych dla, dla prywatnych rafinerii, co powoduje, że druga połowa roku również powinna charakteryzować się większym importem ropy naftowej. Więc pomimo wyraźnego spowolnienia w Chinach, bo dane na poziomie 6,2% rok do roku, jeśli chodzi o wzrost PKB, były najwolniejszym wzrostem. W ujęciu w kwartale od 27 lat. Pomimo takich danych, wciąż mamy bardzo wysoki import ropy naftowej w Chinach, więc te dane pokazują, że jednak zarówno od strony podażowej, jak i od strony popytowej cena ropy naftowej powinna być wspierana.